Wczoraj odbyła się uroczysta gala rozstrzygnięcia konkursu literacko-historycznego o powstaniu styczniowym. Tytuł tego konkursu brzmiał: W mroźny styczniowy dzień wyruszyli w bój. Pani była organizatorem. Tak, ja jestem głównym organizatorem i inicjatorem tego konkursu, ale nie tylko. Ja jako poseł oczywiście nauczyciel i polonista, ale też wiceprezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich. W organizacji tego konkursu wspierało mnie moje biuro poselskie, moi pracownicy, z którym za to serdecznie dziękuję, ale Jeleniogórsko-Kamiennogórski Oddział Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich, bo taki oddział powstał. No i ogłosiliśmy ten konkurs, wiedząc, że powstanie styczniowe jest trochę po 89 roku zapomniane, niewiele się o nim mówi, a jest taka piękna, okrągła rocznica. Chcę powiedzieć, że tutaj Senat przyjął ten rok jako rok obchodów powstania styczniowego. Sejm niestety był tu bardzo niejednoznaczny, nad czym ubolewam. Ale stwierdziłam, że chciałabym, żeby ziemia, której czuję się posłem i jestem posłem, miała konkurs historyczny, żeby zaangażować w to jak najwięcej młodzieży. Ogłosiliśmy konkurs i z dobrym rezultatem, bo blisko 100 prac nadeszło na ten konkurs z ponad 30-35 szkół. Bardzo się cieszę, bo wczoraj w liceum imienia Żeromskiego w Jeleniej Górze odbyła się uroczysta gala i chcę powiedzieć, że no, przybyli prawie wszyscy uczniowie z ich opiekunami, a także dyrektorzy szkół i myślę, że było interesująco. Mi bardzo zależało, żeby oprócz tego, że będą wyróżnieni, będą nagrodzeni, żeby nie było przegranych w tym konkursie, bo wszyscy, którzy poświęcili swój czas zgłębiając wiedzę o powstaniu styczniowym, a także pokazując swoje umiejętności literackie, nie powinni czuć się przegranymi. Stąd uważałam, że taką nagrodą dla wszystkich będzie zaproszenie mojego kolegi z Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich, pana profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Ignacjanum, byłego wiceministra edukacji, pan Andrzeja Waśko, który przyjechał i mówił, piękny wykład wygłosił o wątkach w literaturze, wątkach powstania styczniowego w literaturze. A także każdy z uczniów, który brał udział, został nagrodzony listem gratulacyjnym i drobiazgiem, jeśli chodzi o wydawnictwa sejmowe. Natomiast przechodzimy już do tego, co najważniejsze. A więc mamy 5 laureatów, którzy jadą do Brukseli i 2, którzy jadą do Sejmu. Także nagrodami głównymi to było 5 wyjazdów do Brukseli na zaproszenie profesora Legutko, bo tu powinnam teraz powiedzieć, że oprócz tego, że ja jestem organizatorem, to mieliśmy naukowy patronat. Naukowy patronat objął pan profesor Ryszard Legutko, europoseł naszej ziemi też, ale przede wszystkim, jak państwo wiecie, wybitny, jeden z najwybitniejszych polskich intelektualistów, pisarz, filozof. I to też ważne, że to nie był taki konkurs, to był konkurs, no powiedziałabym, o takiej dużej randze. Dlatego też i 5 nagród, wyjazd do Brukseli i 2 nagrody, wyjazd do Sejmu. Oprócz tego ufundowaliśmy nagrody książkowe dla osób wyróżnionych. I teraz rzecz najmilsza. Jak wiecie państwo, laureatów jest mimo wszystko na prawie 100 osób niewielu, bo 5 plus 2 to 7, to w tej ścisłej czołówce jest Roxana Przybylska, która tu obok stoi i zaraz będzie państwu mówić. Roxana Przybylska z Kamiennej Góry. Chcę powiedzieć, że prace były kodowane, tu żadnych znajomości, że to moja kamiennogórzanka. Nie, to po prostu była bardzo dobra praca i chcę powiedzieć, że to był dobry konkurs na wysokim poziomie. Jeżeli ktoś się już znalazł w czołówce tych 5, to naprawdę musiał tę pracę dobrą napisać, dlatego gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział, gratuluję wszystkim nauczycielom, którzy się opiekowali, ale też, no głównie też gratuluję tu naszej kamiennogórzance, która jest w ścisłej czołówce laureatów. Bruksela to jest plan wycieczki, teraz już nie będę o tym opowiadać, ale przede wszystkim zwiedzanie Europarlamentu, natomiast Sejm to będziemy, na pewno to będzie zwiedzanie Sejmu, sądzę, że też Muzeum Powstania Warszawskiego, jeżeli nam się uda to wszystko skoordynować. Bruksela to już jest termin określony, to już jest bardzo zaplanowane, natomiast Warszawa dostosujemy to do kalendarza i mojego, bo chciałabym osobiście być z moimi laureatami, żeby chodzić po Sejmie i osobiście, bo to jest zupełnie inna atmosfera. Ja zresztą wszystkich zapraszam do Warszawy i do Sejmu i najlepiej w czasie, kiedy jestem, żebym mogła moje dzieciaki czy uczniów z mojego regionu sama po Sejmie oprowadzić. Nie zawsze się te kalendarze daje tak zgrać. Natomiast tu mamy dobry konkurs, który tak naprawdę jest bardzo ważny, bo
Uczestnictwo w tym konkursie, przygotowanie, to jest pogłębienie wiedzy o powstaniu styczniowym, to jest budowanie naszej polskiej tożsamości narodowej, bo musimy być dumni z naszych wielkich Polaków, znanych i mniej znanych, którzy walczyli o naszą ojczyznę, a patriotyzm, i ja to tak rozumiem, to niezależnie od tego, czy to jest czasy wojny, czy to jest czas pokoju, to jest umiejętność dania ofiary siebie dla własnej ojczyzny. Nazywam się Roxana Przybylska i mieszkam w Kamiennej Górze. I pani? Agnieszka Fujer, jestem nauczycielką. Proszę pokrótce powiedzieć, co to była za praca? To było opowiadanie o powstaniu styczniowym pod tytułem Obrona Świętego Krzyża. Dużo czasu zajęło ci napisanie tej pracy, przygotowanie się do niej? Pisaliśmy niecały tydzień prawdopodobnie, tak mi się dobrze kojarzy. Cały tydzień pisaliśmy, no później pani poprawiała błędy, niebłędy i takie różne. Cieszysz się, że do Brukseli pojedziesz? Tak, bardzo się cieszę, nawet się nie spodziewałam tego. Co wiesz tej Brukseli robić? Wiadomo już? Nie, jeszcze nawet, nie wiem, ja jeszcze jestem w szoku, w ogóle nie wierzę, że to się stało. No, tak jakbyś miała swoim kolegom, koleżankom powiedzieć, warto uczestniczyć w takich inicjatywach? Bardzo, bardzo, warto, bardzo. A jak się dowiedziałaś o takim konkursie? Dzięki pani. Różnie jest z tym ich, z tą chęcią do pisania, ale zawsze myślę, że w jakiejś klasie znajdą się osoby chętne, które próbują, piszą, biorą udział w konkursach. Czy posiada jakieś szczególne umiejętności, jeżeli chodzi o pisanie właśnie? Czy Roxana w ogóle nie ma problemów z nauką, także i pisanie też nie przysparza jej trudności.